998 dla ratownictwa wodnego. Zgłaszam dyżur na Odrze do godziny 20, bez odbioru. Zrozumiałem. Piankę naciągniesz na siebie. Normalnie. Nie mam złamania pogody. Jeszcze coś? Gorąco mi. A mi co? To do lodówki. Załóż koszulkę. Gdzie jest trzeci dzisiaj? Tak. Nikt się nie zgłaszał, nie szło się połączyć. Ale mnie szczyka dzisiaj, o Boże. To tutaj na szyi sobie powieś. Ale kapuk masz mieć założony cały czas, nie? Umawiamy się, że jak wchodzimy na pomosty, to jesteśmy w kapokach, bez względu co robimy. Ci Państwo popłynęli z powrotem, czy skończyli teraz pływanie? Na rowerku? No. Chyba skończyli. Na cali. Tam są elektrody. Ale nie widzę daty. Tobie data, to nie była potrzebna data, tylko chodziło mi o to, żebyś rozpakowała tak, go do pracy. Jak to wygląda? Jeszcze, ale pytanie zrozumiałaś. Ja zrozumiałam? Oczywiście. Miałaś przygotować do pracy tylko, a nie patrzeć na inne rzeczy. Tą rzecz, którą chcesz teraz zrobić, to mamy wykonać, czy wykonujemy przed przystąpieniem, zanim rozpoczynamy pracę. Sprawdzenie sprzętu, tak jak żeśmy... Wszystki sprzęt sprawdzamy przed pracą. Tryb szkoleniowy. Wezwij pomoc. Analiza rytmu serca w toku. Nie dotykaj pacjenta. To co trzeba zrobić? Proszę się odsunąć. Nie stoimy tak. Wstrząs zalecany. Ładowanie. Odsuń się. Co masz zrobić? Odsunąć. A jak powinno się zachować? Naciśnij migający przycisk wstrząsu. Naciśnij. Wstrząs 1. Zrealizowany. Dotykanie pacjenta bezpieczne. Rozpocznij resuscytację. Wyjedź 30. Jak gościu leży, to już nie ma, Boże zmiłuj się, czy są klocki, czy kamienie pod kolanami. Oby nigdy nikt nie leżał. Oby. Nadusiłaś? Ja też duszę. Słyszysz? Trzeba mocno nadusić. A wy się wszyscy boicie. Halo?
No. Odbiór. No. I żeby się nie szukać, no ma być włączony głośno, jak się jest gdzieś dalej, bo... Może pan teraz sprawdzić, czy mam głośno? Widzę cię, widzę. Tu oka. To nie jest moment, że albo to jest źle postawiona przeszkoda, powinno być tam przygotowane inaczej, albo zamykamy szlak, to jest uczciwe. Jakby to możemy tak wszystko robić, to po co nam oni są? To my sobie sami będziemy radzić, nie? Płacimy za ich utrzymanie, za ich groźność, a przychodzi najważniejszy moment i nie możemy na nich liczyć. Ja mówię, z mojego punktu widzenia to, co ja tu przyszedłem, jest po prostu skandalem. Takiego Anglika to jest skandal, nie? Po prostu łatwo jest tak rządzić bez żadnej odpowiedzialności, a kto za tą odpowiedzialność bierze? Nic nie przechodzi, i łódki nie przechodzą. Czemu oni się nie zgadzają? Moja wiedza tak daleko nie sięga. I weź ją do ręki teraz. Idą oni? Chodźcie do przodu. Mamy jechać do przodu? Tak. I ty, żebyś nie wpadła. W lewo. Zrozumiałem. Staraj się iść tak z tą prędkością, co ja idę. Noga, puszczaj powoli. Puszczaj. I mów, czy napięta jest. Wybieraj linę. Nic nie rób, puść. Skręcaj, skręcaj pod most. Pomóż. Ja mam tabletki przeciwbólowe w samochodzie. A co ty myślisz, że to jest tak, jak bułki jeść? Ale widziałam, że skuter to prawie gotował się. No białe szło. No dym idzie, no przecież on spali, spaliny ma, nie? No, a ile tam pan przycisnął? Idź zanieś radio. 5 minut temu nie było. Co? A co? Gdzie byłeś? Ciągnąłem na holu 50-metrowym jednostkę katamaran. Myślałem, że mi kuter zgasł. 150 koni na pełnym gazie, 0 km na godzinę. Ale czemu tak? Taki prąd tam u góry. Co ty gadasz? No już 4 jednostki, 5 jednostek przeprowadziłem przez 3 dni. Ale to będziemy to obecnie. Nie, nie, ja rozumiem, ale no idą, oni z Paryża idą w górę, nie? Bo jacht kupili i prowadzą katamarana 10-metrowego. Ci, co teraz poszli. Dobrze się udało chociaż. No nie no, byliśmy, sprawdziliśmy jaką moc silników ma, wszystko obliczone i muszę posiedzieć, odstresować. Ale poszło dzisiaj paliwa. Trochę popływałeś, nie? Jeszcze na, wiesz, na obrotach. Pełnym gazem, 6 benzów. 998 dla ratownictwa wodnego. Zgłaszam zakończenie dyżuru. Spokojności, dobranoc. Przyjął i dziękuję.